Tytułem wstępu chciałem tylko powiedzieć, że dzisiaj jest moim przywilejem zakończyć cykl, który nazwałem Niebo Otwarte. O którym mówię w jaki sposób odkrywać i poruszać się w duchowej rzeczywistości. Dla tych z Was, którzy jesteście gościnnie, króciutko powiem, że jest to piąte nauczanie w tym cyklu. W pierwszym mówiłem o tym, co to znaczy, by skupić się na tym, co najistotniejsze, by się nie rozpraszać. Tym, co odwraca naszą uwagę od Boga, bo jest bardzo istotne, Bóg mówi, jest bardzo ważne to, na, się, na czym się skupiamy, bo na czym się skupiamy, czym wypełniamy nasze myśli, tym żyje nasze wnętrze, i wolność tej rzeczywistości wnosimy każdą sytuację i zwiedzenie czasami polega na tym, że skupiamy się na nie tym, co z Bożego punktu widzenia jest najważniejsze. W drugim nauczaniu mówiłem, jak istotnym jest, by odkrywać to, co Bóg postanowił w niebie. Że Bóg chce, byśmy związywali to, co wpierw w niebie zostało związane, rozwiązywali, uwalniali to, co w niebie wpierw było związane, bo my jesteśmy wykonawcami woli nieba. Nie niebo wykonuje naszą wolę, ale my jesteśmy wykonawcami woli nieba. I ogromnie ważnym jest, by przyszło, przyszło to objawienie. W trzecim wykładzie potem mówiłem no ale dobrze, jak się dowiedzieć, co w niebie zostało postanowione. Mówimy o tym, że Bóg nas tak ukształtował, że Umieścił wieczność w naszych sercach i możliwość percepcji jego duchowej rzeczywistości. Ale przyrównaliśmy nasze wnętrze, naszego ducha człowieczego do, do anteny satelitarnej, do dysku satelitarnego, który bez dekodera nie jest w stanie odbierać bożych częstotliwości. I duch święty jest tym, który nam tłumaczy tą bożą częstotliwość, bo są też inne częstotliwości we wszechświecie. Przeciwnik też próbuje dotrzeć do naszego wnętrza. Jeżeli my nie umiemy rozpoznawać Bożej częstotliwości i rozpoznawać, nasłuchiwać Bożego Głosu, to też możemy zbłądzić. Wczoraj w czwartym wykładzie, to było tydzień temu, mówiłem, że wiara jest nasłuchiwanie, Nasłuchiwaniem Bożego Głosu. Bo Bóg ma prawo zmienić zdanie. Bóg ma prawo zmienić decyzję. Jeżeli będziemy bazować na tym, co Bóg kiedyś powiedział to też możemy zbłądzić. I podawałem przykłady. Pamiętacie, że gdyby Abraham bazował tylko na tym, co raz usłyszał, że ma ofiarować Izaka i by nie nasłuchiwał, to niechybnie by go zabił. A Bóg powiedział, nie czyń krzywdy chłopcowi. Podobnie Izajasz, kiedy poszedł do króla Hiskiasza, czy Natan, gdy poszedł do króla Dawida, czy w końcu pan Jezus Kanie Kiedy matka prosiła, by coś zrobił, bo wina zabrakło, to powiedział, cóż ja z tobą kobietą mam? Nie nadszedł mój czas. I wiedział, co mówi. Bo taki był Boży plan. A ona ze smutkiem odeszła, powiedziała sługom, cokolwiek wam powie, to zróbcie. Prawie zrezygnowana. Bo 30 lat czekała na spełnienie obietnicy, że zobaczy, że Mesjasz prawdziwie przyszedł do Izraela. I nagle Jezus nasłuchując słyszy, synu, zmieniamy plan. Zrób to, o co Cię prosiła. 9 miesięcy nosiacie w łonie. 30 lat obietnicy nosi pod sercem. To, czego nie rozumiała, zachowywała w sercu. Nadszedł czas, byś się uwielbił. Rozumiem? Niech się dzieje Twoja wola, Ojcze. Posłał sługi, kazał wziąć stągwie, kazał napełnić wiodą, kazał wykonać pracę. Kiedy oni szli, ich pracę uświęcił i dokonał cudu przemiany. Było wino lepsze, wyborniejsze niż to pierwsze. Wiara jest nasłuchiwaniem. Bóg chce mówić do każdego z nas. I Bóg mówi permanentnie. Nieustannie. I nie ma wątpliwości, że Bóg dzisiaj też chce do nas mówić. Ale dzisiaj chcę podkreślić Słowo nas. Przez cztery wykłady mówię, w jaki sposób być uwrażliwionym na to, by rozpoznać Boży głos. Ale dzisiaj chciałbym, byśmy zrozumieli, co to znaczy, że Bóg ma upodobanie w świętych zgromadzeniach. Że Bóg sobie upodobał miejsca, Bóg nawet nakazał się zgromadzać. Bóg obiecał, że jeżeli dwóch lub trzech będzie w jego imieniu, że on będzie czynił coś więcej niż w pojedynczej komorze modlitewne.